Okej, zaczynamy naszą drugą rozmowę. No, ze mną Paweł Sala, właściwie człowiek instytucja. Może bym powiedział człowiek e-mail. No to bardziej, bardziej. Chociaż to jest takie ciekawe, jak ludzie pytają, Paweł, co robisz? Ja mówię, wysyłam maile. I no to my też, ale tak co naprawdę robimy, tylko ja wysyłam dużo tych maili, więc to tak zazwyczaj można. No, ładnie, dziękuję. Piękne przedstawienie, człowiek instytucja. Kurde. Tak, człowiek instytucja e-mailowa. No właśnie, myślę, że jedni mogą cię kochać, inni nienawidzić przez tego freshmaila, no bo podejrzewam, że zdecydowana większość maili, które trafiają do naszych skrzynek, są z newsletterów. No, olbrzymia część z nich jest generowana właśnie za pomocą freshmaila. Tak. No i właśnie, jak to jest z tymi mailami? No bo jedni je kochają, inni nienawidzą. Ja na przykład bardzo lubię newslettery, jeśli niosą za sobą jakąś wartość merytoryczną. I to ta wartość merytoryczna nie musi być ukryta tylko i wyłącznie w rzeczach technicznych, które mnie najbardziej interesują, ale też w takich kwestiach nawet marketingowych i produktowych. Znaczy, wiesz co, z mailami jest tak, że one są bardzo skuteczne i ludzie zazwyczaj, czy generalnie, jeżeli myślimy o e-mail marketingu, no to możemy myśleć jakby takie o dwóch twarzach e-mail marketingu. Mamy ten e-mail marketing taki kojarzony przez większość osób, czyli generalnie, no nazwijmy to kolokwialnie, ze spamowaniem. I zazwyczaj te skojarzenia wynikają z tego, że większość osób zaczyna swoją przygodę z mailem poprzez darmowe skrzynki pocztowe, a tam w regulaminie było, będziemy ci wysyłać wysoce stargetowaną wiedzę, więc wysoce w oparciu o dane deklaratywne, które zazwyczaj zakładali, odznaczaliśmy tak trochę z dupy, więc mamy ją takie trochę złe skojarzenie. Natomiast mamy też tą drugą stronę e-mail marketingu, dobrą twarz e-mail marketingu, nawiązującą do koncepcji permission marketingu. To jest taka koncepcja, którą chyba w 2001 roku stworzył Seth Godin. I on powiedział coś takiego, że jeżeli jakakolwiek forma marketingu ma być skuteczna w XXI wieku, to będzie to marketing za przyzwoleniem. Czyli marketer najpierw musi namówić kogoś, żeby zostawił mu swoją zgodę, a potem tak się z nim komunikować, żeby tej zgody mu ten ktoś nie zabrał. No i teraz, jeżeli mówimy o e-mail marketingu, który my realizujemy jako Freshmail, czy może inaczej nasi klienci za pomocą naszej platformy, no to jakby z założeniem a priori jest to, że to musi być permission marketing, musi być double opt-in, musi być potwierdzony mail i jakby tego bardzo mocno pilnujemy, aczkolwiek oczywiście zdarzają się klienci, którzy mimo lat dalej jakby tych dobrych praktyk do końca nie przestrzegają, dlatego jak ktoś tam patrzy, jak wygląda struktura u nas zatrudnienia we Freshmailu, to u nas jest 10-osobowy zespół, który tylko i wyłącznie zajmuje się moderowaniem kampanii, czyli sprawdzaniem, czy tam nie idzie coś, co nie powinno iść. A i tak dalej pracujemy nad tym, żeby to zautomatyzować. Teraz robimy taki projekt z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie próbujemy za pomocą machine learning, tam ludzie mówią sztucznej inteligencji, to jest machine learning. Zdecydowanie. Tak, żadna sztuczna inteligencja. Wychwycić moment, w którym będziemy w stanie po pierwsze wykryć, że coś będzie odebrane przez drugiego człowieka jako spam, mimo iż się wcześniej sam zapisał na ten newsletter, to ponieważ jakieś tam sygnały nam daje, no to wiemy, że być może to jest o jednego maila za dużo i być może do Wojtka trzeba dzisiaj nie wysyłać maila, bo jest w złym nastroju, a do Jacka możemy wysłać, bo Jacek dzisiaj ten sam mail łyknie jak pelikan cegłę, więc nad czymś takim pracujemy właśnie po to, żeby nie irytować odbiorców niechcianymi albo może inaczej niepotrzebnymi w danym momencie wiadomościami, więc jest całkiem dobrze. No właśnie, ja słyszałem, Paweł, że ty jesteś gadułą, ja też trochę jestem gadułą, dlatego nie mogę sobie nie pozwolić na taką trochę dygresję co do tego, co powiedziałeś, do machine learningu, no bo też ciekawa teoria, która gdzieś tam przyszła mi kiedyś do głowy, że mamy sztucznej inteligencji, nigdy nie stworzymy, a jeśli nawet stworzymy, to się o tym nie dowiemy, bo będzie na tyle inteligentna, żeby nie pokazać, że jest inteligentna, żebyśmy jej nie wyłączyli. Dokładnie tak, z drugiej strony, wiesz co, ja ci powiem tak, ja chyba na becie z 6 lat temu miałem właśnie taką prelekcję a propos, ja to nazwałem big data, bo z Freshmaila wysyłamy gigantyczne ilości maili, mamy gigantyczną ilość danych, więc to był temat, który z czasem zaczął mnie bardzo interesować. I tam opowiadałem taką historię a propos Kasparowa, który przegrał z Big Blue, no i był załamany, jak kuźwa komputer był w stanie mnie pokonać. I Kasparow wtedy stworzył taką fajną, fenomenalną dyscyplinę szachy ekstremalne. I teraz na czym polegają szachy ekstremalne? Możesz grać człowiek kontra człowiek, możesz grać maszyna kontra maszyna, ewentualnie może być duet człowiek-maszyna przeciwko człowieku-maszyna, jakby w dowolnych konfiguracjach.
I takie zawody zrobił. Wystartował IBM, wystartowały najwięksi dostawcy technologii. Finalnie do finału doszedł zespół składający się z księgowego, coacha futbolu amerykańskiego, trenera futbolu amerykańskiego i mieli dwa zwykłe pecety i oni wygrali to, więc ja zawsze uważałem, że machine learningiem, natomiast tak naprawdę wsparcie go pewnym pierwiastkiem ludzkim powoduje, że te predykcje, które tam się pojawiają, są dużo, dużo bardziej trafione, przynajmniej na ten moment, no bo wiemy, że skorelować możemy wszystko ze wszystkim. No nie, tylko... Dokładnie, jeszcze kwestia poziomu tej korelacji, dokładnie. Bo to też często się słyszy, że na przykład poziom korelacji 0,75, co jest właściwie zerowy, nie ma żadnej korelacji. Ale jest. Ale wiesz, no możesz popatrzeć na przykład ostatnio, teraz przygotowałem prezentację na I Love Marketing, która gdzieś tam za tydzień będzie i tam mam taki slajd a propos korelacji, ilość utonięć, a pojawiające się filmy z Nicolasem Cage'em. No i wiadomo, jest specyficznym aktorem z długami, więc bierze różne dziwne role. Nicolas Cage. To dokładnie. I się okazuje, że jakby przestał grać, to ludzie by może się nie topili tak bardzo. No nie, tak, więc... no podobna sytuacja korelacji zgonów do osób, które piły wodę w ciągu swojego życia, minimum litr na przykład dziennie. Dokładnie tak. To lepiej nie pijmy. Albo jadły ser szwajcarski i być może wtedy Francuzi mogliby to wykorzystać. Szwajcarze zawsze wydawali się podejrzani. Tak, ale, dokładnie. Ale wróćmy do tego, do tej automatyzacji i machine learningu, bo już troszkę za bardzo spływamy, chociaż znowu odpływamy, tak? Zbliżony ten temat. No ale faktycznie ten machine learning on jest o tyle fajny, że on ułatwia analizę danych, no bo dostajemy wejściowych danych jest bardzo dużo, dokładnie. Wejściowych dostajemy już faktycznie odsianych bardzo dużej porcji. No i podobnie jest przecież z email marketingiem, no bo my tutaj jesteśmy jednak na scenie Zapytaj o SEO, więc to SEO jest bardzo, bardzo bliskie mojemu sercu, a email marketing jest jedną z tych dyscyplin marketingowych, które bardzo mocno SEO samo wspomagają. Dokładnie. Wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, ale dobra kampania email marketingowa, no przede wszystkim daje możliwość konwertowania ruchu organicznego. Dokładnie tak. Bo no wiemy, że punktów styku chociażby z e-commerce, bo o tym gdzieś tutaj chyba będziemy mówili najwięcej, no jest olbrzymia, zanim dojdzie do zakupu. No a email marketing jest tym, który no przypomina o tym, że faktycznie kiedyś taka interakcja była, no a poza tym pozwala już w późniejszym etapie ten ruch konwertować bardzo, bardzo dynamicznie. Gdzie chociażby, no zawsze moje ulubione przykłady są sklepy zoologiczne, no tam możliwości są niesamowite, gdzie faktycznie wystarczy jeden styk pozyskania z ruchu organicznego, pierwszy zakup i ten człowiek już nigdy nie musi nawet wejść na tą stronę, jeśli jest dobrze marketing zrobiony, no bo dostanie przypomnienie, a tam pikusiowi się kończy tak, karma za 3 dni, więc kupią po raz kolejny. No i tutaj ciekawym tym elementem jest to, że z jednej strony jakby no, źródłem pozyskania tego przychodu no będzie email marketing, tak? Ale pierwszym tym punktem styku było to SEO. Dokładnie. I tak. O tym też trzeba pamiętać. No i właśnie tutaj moje jedno z takich pierwszych pytań, bo jeśli mówimy o tej analizie danych i tego, jak podchodzić do użytkownika, to jak mówisz, Wojtek dzisiaj może mieć zły humor, albo na przykład razi go słońce, więc może walnimy mu reklamę okularów z dostawą bardzo szybko, ale czy w ogóle jest taka idea, żeby inaczej podchodzić do klientów, którzy zostali pozyskani za pierwszym razem z innego źródła ruchu? To znaczy, wiesz co, to jest tak, wszystko zależy de facto od tego, jaką bazą dysponujesz. I teraz takim... kilka lat temu w Polsce pojawił się wielki trend związany z marketing automation i generalnie z ideą data-driven i w ogóle będziemy robić data-driven marketing i to będzie w ogóle ociekało zajebistością i będzie super. Problem się pojawia wtedy, kiedy nagle okazuje się, że o ile cała koncepcja jest fenomenalna, to albo brakuje zasobów ludzkich, albo brakuje zasobów technologicznych, a najczęściej brakuje zasobów ludzkich i zasobów technologicznych, żeby jeszcze zrozumieć, co z tego wynika. Więc ja, jeżeli rozmawiam z klientami i zazwyczaj zaczynają taką koncepcję, że my tu zrobimy jakąś hurtownię danych i ta hurtownia danych będzie nam tam optymalizować i do tego, kto wszedł nam z SEO i tam pojawił mu się pop-up i na tym pop-upie to było to, to potem robimy taki lejek konwersji, a do tego, kto wszedł z bloga i nie wiemy w sumie, jak na tego bloga wszedł, bo był adblock założony, to jemu coś innego. I zazwyczaj, jeżeli sobie popatrzymy na pierwsze wyniki takich kampanii, które są realizowane, to rzeczywiście tam widać, że te wyniki
są fajniejsze, jeżeli to jest dostosowane. Natomiast jak popatrzymy na długi horyzont czasowy, to nagle okazuje się, że to wcale nie jest takie fajne. I to jest, wydaje mi się, taki duży problem marketerów, którzy patrzą przez pryzmat KPI, które mają na tam, nie wiem, jeden kwartał do przodu. No i wtedy tu pooptymalizujemy się, idziemy na spotkanie zarządu, opowiadamy o tych zarąbistych rzeczach, które zrobiliśmy w ogóle z kosmosu. I szefie, ty słyszałeś, to tam na konferencji pokazywali. No nie, tam był Sala, opowiadał, był, nie wiem, Kędzierski o Facebooku, mówił, był ktoś tam i tak, no i my to zrobimy, to będzie takie tutaj super fajne. Natomiast okazuje się, że w długim horyzoncie czasowym wcale income do firmy nie jest dużo większe. To znaczy nagle okazuje się, że te przychody ze zbyt próby dostosowania komunikacji w zależności od tego, jak tego człowieka pozyskaliśmy, nie jest to zazwyczaj warte. Musimy pamiętać o tym, że e-mail marketing tym bardziej przypomina, powiedziałbym, randkowanie, taki maraton, i to nie jest tak, że to od razu zaskoczy. Czasem tak, ale zazwyczaj nie. Zazwyczaj potrzebna jest troszkę dłuższa narracja i okazuje się, że tak naprawdę lepiej, jeżeli już mamy coś automatyzować lub coś dostosowywać czy personalizować, bazować raczej na danych, które pozyskujemy, po pierwsze obserwując, co dana osoba czy co dane grupy osób robią z mailami, czyli jak na nie jak je otwierają, jak klikają, co klikają, ewentualnie parując później te dane na przykład z Google Analyticsem i patrząc, czy rzeczywiście jakieś cele, które sobie tam poustalaliśmy, są realizowane i ewentualnie w oparciu o to dostosowywać przyszłą narrację. Natomiast na dzień dzisiejszy dalej uważam, że jeśli bym miał komuś polecić zainwestowanie środków, to bym powiedział, nie twórz 27 lejków i 75 person i w oparciu o to coś tam rób, tylko raczej skup się na zrobieniu dwóch person, a właściwie trzech person, czyli tych, którzy jeszcze nie kupili, tych, co kupili i z jakiegoś powodu nie wracają do nas, i tych, co kupują regularnie, i poświęć środki na to, żeby odpowiednio jakby zaadresować tą komunikację. To dla większości działów marketingu będzie i tak bardzo duży challenge, żeby to zrobić dobrze. Tak. No tak, no zbudowanie chociażby jednej persony, o której mówimy, już będzie problemem. No zwłaszcza mi się wydaje, ciężko jest zaangażować tak zwanych window shoppersów, no czyli tych, którzy przeglądają te asortymenty gdzieś tam, ale no nigdy tego zakupu nie dokonują z niewiadomych przyczyn. Ale jeśli mówisz o inwestowaniu tych pieniędzy w te trzy persony, tak? No, na tym się może skupmy. Okay. No to jak myślisz, w którą powinniśmy inwestować najbardziej? No bo z jednej strony tak na chłopski rozum podchodząc do tego tematu, no ten co kupuje, no to kupuje i super, zostawmy go w spokoju, może... Żeby nie spieprzyć. Żeby czegoś nie spieprzyć, chociaż to wydaje się często krótkowzrocznym podejściem. No, z drugiej strony mamy tych, którzy kupili, nie wrócili, bo może po prostu nie potrzebowali tego więcej, czy mamy ich atakować. No i trzecia strona, czy mamy wydawać pieniądze na tych, którzy i tak nie kupują. To powiem ci tak, no e-mail marketing jest na tyle tani, że na pewno warto wydawać pieniądze na każdą z tych person, bo jakby relatywnie koszt dotarcia, jeżeli już mamy adres ze zgodą, jest wyjątkowo niski. Cały myk polega na tym, że większość marketerów próbuje bazować właśnie na takich personach i danych takich, nazwijmy to, ta osoba na pewno to się tym interesuje i tak dalej. I to być może jest jakaś myśl, natomiast ja osobiście od wielu lat jestem fanem robienia analizy RFM, czyli oceniamy sobie każdą osobę przez, zwłaszcza w e-commerce, bo to w e-commerce działa fenomenalnie, przez pryzmat trzech zmiennych, czyli jak często ta osoba robiła u nas zakupy, albo jak często miała z nami interakcję, bo to można jakby na dwa sposoby zrobić. Kiedy była ostatnia interakcja, czy kiedy był ostatni zakup i ile zostawiał u nas kasy. I w oparciu o to się tworzy taką macierz ze 125 polami, to zazwyczaj w tym momencie działy marketingu mówią, o no nie, to my tak nie umiemy. Więc ja wtedy radzę, żeby zrobić taką jakby w skali trzypunktowej, 1, 2, 3, jakby odpowiednio to pogrupować. I wtedy zazwyczaj te osoby, które mają wysoki wskaźnik RFM, to są te osoby, które ostatnio kupiły, kupują regularnie, zostawiają nam dużo kasy. Najlepsza rekomendacja, nic nie zmieniajcie, bo to, cokolwiek robimy, to na pewno działa. Teraz te osoby, które zazwyczaj kupowały u nas, ale nie zrobiły tego ostatnio, są najłatwiejsze do zaktywizowania poprzez to, że wystarczy, że zrobimy właśnie dzień darmowej dostawy albo cokolwiek, dostaną ekstra super trigger. Największe wyzwanie to jest z tymi ludźmi, którzy zazwyczaj nie kupili albo w ogóle z nami nie, jakby nie zareagowali. No i teraz w zależności jaka jest firma po drugiej stronie, no to można zrobić jedną z dwóch rzeczy.
usilnie dalej grzać generyczne wiadomości, no bo nuż widelec coś siądzie, no bo mamy przecież szafa, który patrzy przez KPI, wielkość naszej bazy musi rosnąć. Albo jest się mądrym marketerem i mądry marketer stwierdzi, dobra, nie chcę wkurzać filtrów antyspamowych, a filtry antyspamowe bazujące właśnie na machine learningu, jak widzą, że dany marketer wysyła wiadomości, które są nieotwierane, to obniża mu scoring, więc tego nie powinniśmy robić. I na przykład jest taki klient, z którym pracujemy, doktor Tusz, i oni zrobili, że oni z nami robiliśmy fajną rzecz pod tytułem do tych totalnie nieaktywnych. Mówimy im, słuchajcie, my nie chcemy was spamować. Szanujemy waszą skrzynkę, my jesteśmy fajni, wy jesteście fajni. To jest ostatnia wiadomość do was, jaką wy piszemy. W ogóle przepraszamy, że daliśmy dupy, bo piszemy do was chyba coś nieinteresującego. Tu macie wielki, oczojebny przycisk call to action, wypisz się, ale jakbyście się zdecydowali, to tu mamy taki kod rabatowy, no nie? Na tam asortyment. I mówimy tu, wiecie, o sekcji asortymentach w postaci tonery i tusza do drukarki, więc po prostu najseksowniejszy e-commerce, jaki możesz chyba prowadzić. No i okazuje się, że z takich kampanii mamy 9-8% konwersji, bo nagle się okazuje, po pierwsze zadziałało magiczne słowo przepraszam i to wtedy ludzie chętnie otwierają tego maila, a potem stwierdzam, kurde, no w sumie to może jednak powinienem z nich korzystać, no bo zauważyli mnie, tak, poczułem się doceniony i kurczę, działa, więc robiłbym takie kampanie dla tych niekupujących, natomiast też jakby to nie może trwać wiecznie, jak widzimy, że jedna, druga, trzecia wysyłka nie powoduje pewnej interakcji, to raczej bym te osoby porzucił, w sensie porzuciłbym wysyłkę do nich przynajmniej regularną. No i oczywiście w zależności od tego, jak mamy odważnych marketerów, no można te dane, może inaczej, technicznie, ja nie mówię, że jest to super, wszystko zgodne z RODO i tak dalej, ale technicznie można przecież, bazując na adresie mailowym, spróbować zidentyfikować tą osobę, czy na Facebooku, czy za pomocą Google Customer Match i pogonić taką osobą AdWordsem, tak? Albo żebyśmy wiedzieli, że ta osoba gdzieś tam, jak znowu się ta intencja zakupowa pojawi, no to tam w pierwszej kolejności zobaczy naszą reklamę, tylko właśnie w innym kanale. I wtedy ją dopiero znowu zaatakować, jak to brzmi, przypomnieć się mailem. No tak, no bo to jest kolejny jakby element, w którym email marketing wspiera pozostałe kanały. Mm-hmm. No ja bym chciał jeszcze wrócić do SEO. To fajnie, że wspomniałeś w ogóle o doktor Tuszu, mm-hmm. no bo oni, mam takie wrażenie, chyba słyną z takich niestandardowych kampanii i z odwagi, którą robią, ale to no, wydaje mi się, że to podejście przynajmniej w ich przypadku no, spłaca się. Działa. Natomiast Marcin jest, czyli jeden z właścicieli doktora Tusza, jest gościem, który jest fanem Big Data, więc Marcin bardzo, bardzo patrzy na dane i na to, co się tam dzieje w środku. Tak, no bo mówiąc o tym, że Tuszu powiedziałeś właśnie o takim standardowej akcji, mhm. dobra, no przeprośmy tych ludzi, niech się sami wypiszą, żeby jakoś tam ich zaktywizować, albo do tej no, negatywnej aktywności, która jest wypisania, albo jednak no, faktycznie, żeby podjęli akcję dla nas korzystną. No ale email marketing to nie jest tylko przecież kwestia sprzedażowa. Dobra. Tam nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby prowadzić sprzedaż. To nie ma być, może nie spamalnie, tylko oferta rabatowa, tak? Tylko... Fajnie, że o tym mówisz, bo zazwyczaj ludzie od e-commerce mówią, nie, rabat, Black Friday, Cyber Monday. Dokładnie, no bo w moim takim idealnym świecie no email marketing jest świetną opcją i zresztą tanią, tak jak sam mówisz. Do chociażby budowania link buildingu. No przed chwilą mieliśmy tutaj Sebastiana z eActive, gdzie no mieliśmy taką wspólną konkluzję, że jednak ten link building w SEO no jest tym no kluczowym totalnie czynnikiem i pewnie jeszcze przez długi czas będzie. No i teraz koszty tego link buildingu są bardzo wysokie, ale my wysyłając chociażby ciekawy content z naszej strony, który jest pomocny i faktycznie no ma tą pierwiastek wiralowości, no możemy dotrzeć do dużej ilości ludzi, przy nawet niewielkiej konwersji zszerowania tego tematu, no możemy bardzo fajnie też podziałać w tym aspekcie. Dokładnie. Więc no pytanie, w jaki sposób poza rabatem angażować użytkowników, jak można próbować w ogóle angażować? Znaczy, słuchaj, to jakby zasada jest bardzo prosta, zresztą już o niej powiedzieć, natomiast ja cofnę się pół kroku wcześniej. Bardzo często marketerzy nie zadają sobie najważniejszego pytania, czyli dlaczego ludzie zapisują się na newsletter. To znaczy w głowie jest, a zapisują się, bo chcą ten rabat, no nie, czy cokolwiek innego. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na takie wysokopoziomowe, jak gdzieś tam mam nieskończony doktorat z ekonomii behawioralnej, więc zawsze do tej psychologii gdzieś tam wracam. Natomiast jeżeli zapytamy takiego statystycznego człowieka, czemu zapisujesz się na newsletter, czemu
dzielisz się z kimś swoją prywatnością, no to zazwyczaj pada jedna z dwóch odpowiedzi. Albo chcę być szczęśliwszy, albo chcę być mądrzejszy. No i teraz taka szczęśliwość i mądrość można połączyć w jednej rzeczy, oferując wartościowy content. I ten wartościowy content niekoniecznie to mają być wielkie e-booki, bo doświadczenie uczy, że firmy, które skupiają się na tym, że tworzą rozbudowane e-booki, no to ta konwersja jest niekoniecznie trafiona. Natomiast no, jest taką koncepcję swego czasu Rafał Szymański, który tu chyba dzisiaj będzie miał nawet wystąpienie, albo jutro ma, przepraszam. I on opadał, jak tworzy swoje treści kontentowe. Mówi tak, ja robię wpis na LinkedInie, żyję z LinkedIna i robię małego posta i patrzę, ile jest interakcji. I przez tydzień zbieram te informacje, ile było interakcji na których poście. Tam, gdzie widzę, że było najwięcej, to z tego tworzę coś bardziej rozbudowanego i to jest zaczyn do tego, żeby mieć coś do większego szerowania. No i to zaczyna znowu wpływać na to, że jeżeli on gdzieś tam wyrzuca już nie post, tylko robi jakiegoś tam pulsa czy coś innego na LinkedInie, no to do tego, a tu jeszcze mam taką infografikę, a tu jeszcze mam coś tam. No jak mam infografikę, no to źródło, jak źródło, no to już link. No i zaczyna się robić cała ta koncepcja zaczyna dobrze działać. Ja zresztą w ogóle jestem fanem myślenia o e-mail marketingu nie jako o kanale komunikacji, oczywiście tak można myśleć, natomiast traktowania maila jako rewelacyjny identyfikator, jakim dysponujemy o danym użytkowniku. No mamy erę GDPR, RODO po polsku, tak? Mamy Polskę, gdzie mamy olbrzymi udział adbloków. Do tego mamy gdzieś w powijakach, ale jednak ona pojawi się prędzej czy później, dyrektywa, a właściwie nie dyrektywa, tylko rozporządzenie takie uzupełniające do RODO, czyli Privacy Shield, które ma jeszcze ukrócić troszkę kwestie związane z cookiesami, z profilowaniem i tak dalej. I nagle okazuje się, że ten adres mailowy, którym dysponujemy, jest fenomenalnym mianownikiem, który jest w stanie nam spiąć całą komunikację, bo zazwyczaj mamy ten sam adres mailowy, używamy na Facebooku, na LinkedInie, do tego logujemy się do usług Google, no więc jak to mamy, no to jesteśmy w stanie bardzo fajnie sobie tym wszystkim zarządzać, a jednocześnie jesteśmy odporni na sytuację, w której jako marka wkurzymy na przykład algorytm albo jakiegoś cenzora, choćby z Facebooka, żeby już tak, i nagle bum, zablokowany fanpage i nie mamy, albo nie wiem, jesteśmy na YouTubie, robimy tam content, super, fajnie, nagle bum, mamy bana, no i nagle robi się problem, bo nie mamy jak się skomunikować, a jeżeli ten mail gdzieś tam jest, to jesteśmy w stanie bez większego problemu potem się do tej osoby skomunikować. Natomiast, dobra, bo znowu poleciałem za daleko, natomiast wracając do samego contentu, ja osobiście uważam, że poza contentem pisanym, znaczy powiedziałbym ten content pisany to jest taki creme de la creme, który powinniśmy tworzyć, bo ludzie zazwyczaj nie mają za dużo czasu na jego konsumpcję, dużo bardziej i lepiej sprawdzają się podsyłanie fragmentu newslettera. By the way, mamy tu zajebistą infografikę, tak? No i ta infografika jest do pobrania tu i tu, a w ogóle to możesz ją zszerować, tak? Jak jest fajnie przygotowana, to ludzie to wrzucą do siebie, robi nam się link building. Dużo lepiej działają zachęcenia, jeżeli mówimy o kontencie, krótkie formy wideo albo zaproszenia pod różnego rodzaju eventy online'owe. No to też wydaje mi się dużo większy potencjał wiralowy, aniżeli przeczytałem fajny artykuł u nie wiem, tam Szafrańskiego, chociaż akurat u Szafrański nie ma z tym problemu, on pisze brzydkie maile, w sensie one są brzydkie w formie, są fenomenalne w konwersji, więc no. Tak, no kwestia treści, która za tym się kryje, no bo nawet dokładnie, jeżeli coś wygląda źle, ale daje fajną wiedzę, no to i tak nie to przeczytamy. Dobra, Paweł, jeszcze dwie rzeczy mam do ciebie, bo czas zaczął już powoli gonić. Okay. Pierwsza rzecz to jest właśnie, mówiłeś o tym motywie, ktoś zapisuje się na newsletter, bo dostanie rabat, mhm, i tak dalej. No jest taka jakby forma, chociażby przy e-bookach bardzo często, przy różnego rodzaju raportach, tak zwane pay by subscription. Mhm. Czy to jest dobry kierunek? No bo ja na przykład szczerze przyznam, czasami, no nie wiem, czy myślę, że większość z nas ma taki jeden fejkowy mail do łapania spamu. Mhm. No i ja najczęściej w takiej sytuacji, kiedy jestem po prostu zainteresowany tylko odrobinie na tą dziedziną, nie chcę dalszej komunikacji, a chcę ten raport jednak sobie przejrzeć, no to wtedy używam takiego maila, no, którego nigdy nie odwiedzam, tylko po to, żeby pozyskać ten link do pobrania tego raportu. Czy to jest dobra droga? Tak samo, czy rabat jest dobrą drogą na zasadzie, no zapisz 10% rabatu? To powiem tak, nie możesz, znaczy możesz, ale to nie jest najlepsze moim zdaniem, patrzenie na pryzmat
ogólnego społeczeństwa przez pryzmat twojej postawy, mojej postawy, Jacka i tak dalej. My żyjemy z internetu i nie jesteśmy statystycznie poprawni. Jeżeli popatrzymy na badania, które publikują, czy to wirtualna Polska, czy to Interia, czy też to, co nam wychodzi z pewnych analiz, okazuje się, że większość użytkowników polskiego internetu posiada dwa adresy mailowe. Znaczy większość, mamy to jest około 3/4. Co jeden jest służbowy, drugi jest prywatny i to jest tyle. Filtry antyspamowe działają już na tyle dobrze, że to, co nie chcemy dostawać, jest wyłapywane na dzień dobry, a nawet jak się na coś zapisaliśmy i nie za bardzo reagujemy, nie otwieramy tego maila, to zobacz, że Gmail podpowiada ci w pewnym momencie, hej, hej, może byś się z tego wypisał, nie? Więc myślę, że tutaj nie ma się co bać tych fejkowych adresów mailowych. Ewentualnie, jeżeli czujesz jako marketer, że ludzie, którzy pobierają twój nazwijmy to raport jakiś, to na koniec dnia jakby w ogóle nie reagują na późniejszą komunikację, no to może trzeba na początku jakby tam wielkimi literami podkreślić, hej, hej, zostawiasz adres mailowy, bo będziemy ci wysyłać inne równie wartościowe treści, natomiast pamiętaj, zawsze możesz z tego zrezygnować, by the way, tu jest taki link do rezygnacji. Okay. I to rozwiązuje ten problem. Dobra. A co do rabatów jeszcze? Okej, okay, dobra. No dobra. A z rabatami? Dobra, przyspieszam, dobra. A z rabatami tak. I co z tego, że ktoś poda fejkowego maila? Jeżeli gość podał fejkowego maila po to, żeby dostać rabat i ten rabat zużyje, czyli robi nam się konwersja, czyli robi nam się przychód, ktoś zostaje naszym klientem, to hello, to niech oszukuje nas i niech za każdym razem bierze ten rabat. Na koniec dnia robimy sprzedaż, z czasem mu się to prawdopodobnie znudzi, albo wtedy trzeba zastanowić się, skoro mamy dużo takich klientów, to trzeba zrobić program lojalnościowy, żeby nas nie oszukiwali, będziemy mieć łatwiejszą komunikację do nich. Okej, okay, dobra, dzięki wielkie. To jeszcze ostatnia rzecz tylko dla słuchających nas tutaj na miejscu i też dla wszystkich, którzy będą przysłuchali nagranie. Jeden taki pro tip, jak spieprzyć mailing w swojej firmie? Jak spieprzyć? Usunąć link rezygnacji, poleci do spamu od razu, to jest pierwsza rzecz. Ewentualnie większość firm narzędzi na to nie pozwoli. Szczerze, największym błędem, jaki marketerzy mogą w moim ocenie popełnić, poza zebraniem źle zgód, to jest to, że używają potem adresu, z którego wysyłają no reply i nie odpisuj na tego maila, ten mail jest automatyczny. No nie, komunikacja mailowa to jest komunikacja dwukierunkowa i wiadomo, że to wysyła automat, natomiast musimy obsługiwać to, że ktoś do nas może odpisać. Zresztą Paweł Tkaczyk, jak patrzy, zapytałbyś go kiedyś, jak mierzy sukces swoich kampanii newsletterowych, to on mierzy nie open rate'ami, nie CTR-ami, tylko ile osób podpisało i wdało się z nim w dyskusję, więc nie róbcie tego, pozwólcie ludziom odpisywać na maile, i tyle, i będzie działało dobrze. I myślę, że tym możemy skończyć. Wielkie dzięki, Paweł, za podzielenie swoją wiedzą. Dzięki bardzo za zaproszenie. No i pozostaje mi tylko życzyć tobie udanego pobytu na becie, bo pogoda no wyśmienita, także miłych prelekcji i do zobaczenia w kuluarach. Do zobaczenia, dzięki za zaproszenie. Dzięki, trzymaj się. Proszę bardzo. Zawsze się ktoś wypisze i powiem tak, słuchajcie, z wypisami jest tak, że może inaczej, średni, swego czasu publikowaliśmy takie wyniki, tam średni open rate, CTR i tak dalej, to jest nic nie warte, to znaczy, bo to bardzo, jak zaczęliśmy to mocniej analizować, to w zależności od wielkości bazy, branży, to jest bardzo, bardzo różne, natomiast no, jeżeli wypisów masz powyżej 1% na kampanię, to znaczy, że coś robisz nie okej, okay, tak z natury rzeczy, natomiast trzeba pamiętać, że to jest proces naturalny, no nie wiem, no ja powiedzmy będę miał dziecko za chwilę, więc pewnie zapiszę się znowu na newsletter jakiegoś tam, nie wiem, Hipa albo jakiegoś Babiko czy czegokolwiek takiego. Zresztą Hip robi taką fajną akcję, oni tam co tydzień wysyłają ci, hej, twój syn tam ma tydzień, no nie, pojawią się kolki, no nie. Dzięki za przypomnienie. I jakieś takie inne rzeczy i powiedzmy przez pierwszy rok wysyłają ci to co tydzień, w drugim roku ta dynamika zmiany małego człowieka jest trochę mniejsza, więc idzie co 2 tygodnie komunikacja, ale dwuletnie dziecko, nie wiem, mój dwuletni Julek, to zjada ze mną hamburgera, więc wiadomo, że to ja już nie chcę tam o kaszkach słuchać, więc ja się automatycznie z tego wypiszę i wtedy nie należy tego traktować jako porażkę, więc też trzeba zastanowić się, o jakiej branży mówimy. Raczej bym patrzył na pewien trend, to znaczy jeżeli mamy gdzieś te okolice 1% wypisu i nagle walnęło do góry, no to pytanie, co zmieniliśmy, ewentualnie co zmieniła nasza konkurencja, bo to często też tam jakąś korelację jesteśmy w stanie znaleźć, to tak na szybko odpowiadając. Proszę bardzo. No to jeszcze raz dzięki. Dzięki bardzo.
Hej. Musimy zabrać chyba te ciastka stąd. Osy latają, tak. Dzięki.